Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać palety, jakie zakupiłam w 2019 roku, przy czym chciałabym je Wam pokazać w taki sposób, jakby taki ranking zrobić, czyli od tych, z których jestem zadowolona najmniej, do tych, z których jestem zadowolona najbardziej. Czyli nie są to moje ulubione palety z 2019, dlatego że ja używam wszystkich swoich palet i wszystkie je lubię i trudno byłoby mi wybrać te takie najbardziej ulubione, natomiast zakupiłam ich tyle w 2019, że myślę, że taki film będzie po prostu ciekawszy, takie podsumowanie tych zakupów zeszłorocznych. Słuchajcie, palet mam tutaj 15. Przy czym jest tutaj pewne takie troszeczkę zakłamanie, dlatego że ja w samym grudniu kupiłam jeszcze 4. Z czego dwóch pokazywałam Wam w holu, ale nie pokazywałam jeszcze na kanale. Mam na myśli te dwie palety z You Can Be. Także ich w tym rankingu nie ma, dlatego że ja je dopiero co zaczęłam używać, więc ciężko byłoby mi powiedzieć, czy jestem z nich zadowolona, czy nie. Na dwie palety jeszcze czekam, także tamtych nie uwzględniam w ogóle w tym zestawieniu. No i z tych 15, które tutaj mam, to dwie są z Eveline Cosmetics, które otrzymałam, a nie kupiłam. Tak czy inaczej mam ich tutaj 15, także wiecie co, rozumiem, że można kupować jedną paletę w miesiącu, ale tutaj no nijak to się nie ma, że to jest jedna w miesiącu, tu jest więcej, także słuchajcie, wiecie, że palety do makijażu to jest mój konik, ja się do tego przyznaję, mam ich więcej niż jakikolwiek przeciętny człowiek potrzebuje do życia, ja po prostu je bardzo lubię, palety mnie inspirują, palety mnie cieszą, to są dla mnie takie trochę zabawki, wiem, że to jest zupełnie do niczego niepotrzebne, bo z łatwością poradziłabym sobie z jedną czy z dwiema, ale ja po prostu je lubię, to jest mój konik i dlatego chętnie je kupuję i po prostu chętnie się nimi maluję, używam i o nich opowiadam, także wszystkie je bardzo lubię. Kupując palety, kieruję się różnymi, że tak powiem, względami. Paleta musi mi się podobać, jeśli chodzi o zestaw kolorystyczny. Musi mnie ten zestaw kolorystyczny po prostu do czegoś inspirować, albo musi zawierać takie kolory, których ja jeszcze w swojej kolekcji nie mam, ale tak, albo takie, które po prostu chciałabym do swojej kolekcji włączyć, czyli same kolory po prostu do mnie przemawiają. Druga sprawa, przemawia do mnie opakowanie. O ile jeśli chodzi o pielęgnację, to do opakowania, do estetyki opakowania nie przywiązuję kompletnie żadnej wagi. Ważne jest dla mnie to, jak kosmetyk działa. To jeśli chodzi o makijaż, a już szczególnie właśnie o palety cieni, to tutaj opakowanie ma dla mnie ogromne znaczenie, dlatego że moim zdaniem to jest coś, co ma mnie cieszyć, ma mnie zadowalać. Dla mnie to jest w pewnego rodzaju takie, wiecie, dobro luksusowe, bo to nie jest rzecz niezbędna, więc ja po prostu chcę, żeby to też ładnie wyglądało, żeby po prostu mi to dawało, używanie tego dawało mi jakąś taką przyjemność. Też czasami zdarza mi się kupować palety tylko dlatego, że chcę daną markę wypróbować, szczególnie jeśli chodzi o te takie firmy, tak zwane indie brand, one mnie ostatnio bardzo ciekawią, czyli takie małe, niezależne, tutaj mamy palety z takiej kategorii również. Też mnie ciekawią palety z tych takich bardziej ekskluzywnych firm. Udało mi się wejść w posiadanie na przykład palety z Urban Decay, czy mam tutaj jedną z Too Faced. Natomiast do tych takich, nie wiem, seforowych, że tak się wyrażę, jakoś mnie bardziej nie ciągnie. Wydają mi się one takie, chociaż one są wszystkie ładne i na pewno bardzo dobrej jakości, to jednak, nie wiem, jest w nich coś takiego już oklepanego. Ja lubię po prostu wyszukiwać jakichś takich innych rzeczy, o których się mniej mówi, może czy na YouTubie, czy w ogóle i, nie wiem, cieszy mnie po prostu wyszukiwanie takich innych niszowych, że tak powiem, firmy, czy i w ogóle jeśli chodzi o palety, lubię po prostu eksperymentować i testować różnego rodzaju palety, także to zestawienie tutaj właśnie ma przekrój takich od bardzo tanich do droższych, od bardziej znanych firm do zupełnie nieznanych, także taki zestaw, powiedziałabym, dosyć szeroki. No i teraz co mam na myśli, że zrobię taki ranking? Kupując paletę nie zawsze jestem z niej zadowolona, to po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli jestem z niej zadowolona, to nie zawsze jej tak często używam, jakbym tego chciała. No nie wiem, jakoś po prostu musiałam te palety uporządkować od tych najmniej lubianych do tych najbardziej lubianych, także to, że niektóre znajdują się gdzieś tam na końcu
tej listy nie oznacza, że to są palety złe, czy że ja ich tam nie używam, czy coś, może z wyjątkiem jednej, natomiast po prostu mniej lub bardziej mnie cieszą, albo mniej lub bardziej je używam, także to takim tytułem wstępu. Teraz jeżeli jesteście ciekawi tych 15 palet, o których postaram się w miarę szybko tutaj opowiedzieć, to oczywiście zostańcie ze mną dalej. No i zacznę od dołu tego zestawienia i niestety na samym końcu, z wielką przykrością muszę powiedzieć, znajduje się paleta Too Faced. Ja tą paletkę kupiłam w TK Maxie i byłam bardzo szczęśliwa, jak ją znalazłam, dlatego że Too Faced to była jedna z firm, których ja wcześniej nie miałam do czynienia. Bardzo chciałam przetestować, bo wiem, że to są rzeczy bardzo dobrej jakości, bardzo, wiecie, no, znane i szukane i tak dalej, także bardzo się ucieszyłam. Natomiast są to palety bardzo drogie i ja jakoś nigdy nie potrafiłam przekonać sama siebie, żeby wydać na przykład te 40 funtów, czy nawet więcej na taką paletę, więc jak zobaczyłam tą w TK Maxie za całe 17 funtów, stwierdziłam, że dobrze biorę, bo mi się paleta podoba. Paleta oczywiście jest bardzo... no, bardzo dobrze wykonana, tak? Metalowe opakowanie, wszystko pięknie, ładnie, w środku lusterko, wszystko jest ciężkie. Zestaw kolorystyczny również wydaje się być bardzo ładny, bo to są takie chłodne kolory, których dzisiaj mam wrażenie, że mało jest na rynku, może kiedyś było ich więcej, teraz więcej jest tych wszystkich ciepłych, także ucieszyłam się, że jest właśnie dostępna ta, bo ona jest w takich chłodnych kolorach nietypowych. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że kiedy tej palety zaczęłam używać, to dla mnie ona jest po prostu bardzo, bardzo przeciętna. Ja nie mówię, że to jest zła paleta i jeżeli lubicie Too Faced i jeżeli macie tą konkretną paletę, bo to już jest stara paleta i bardzo prawdopodobne, że macie ją w swoich składach i jeżeli lubicie, to ja to rozumiem, bo ja też uważam, że to są cienie bardzo dobrej jakości, tylko że biorąc pod uwagę to, co dzisiaj mamy dostępne na rynku i za jakie pieniądze, to uważam, że ta plasuje się gdzieś tam naprawdę na szarym końcu, dlatego że gdybym miała wydać pełną cenę jak gdyby za tą paletę, to wolałabym kupić cztery inne, bo tak to mniej więcej się, nie wiem, układa. Tak, kolory są ładne, chociaż bardzo dużo jest takich tutaj podobnych. Mamy tutaj tyle tych różnych przeciętnych beży i brązów, że naprawdę tutaj zamiast tych kolorów mogłyby być jakieś inne. Bardzo dużo jest podobnych. Tutaj jest taka butelkowa zieleń, która bardzo mnie zawiodła, dlatego że ona na oku wygląda szaro-buro. Tak samo tutaj jest fiolet. To jest taki odcień fioletu, który ja bardzo lubię, natomiast on na oku ma jak gdyby mało z tego swojego fioletu. Te błyski wcale nie są takie bardzo mocno błyszczące, jak to teraz często w paletach są te cienie takie bardzo metaliczne, które dają efekt naprawdę wow, to tutaj to są takie po prostu delikatne błyski. Słuchajcie, ja nie mówię, że to jest zła paleta, absolutnie nie. Natomiast z tych wszystkich, które zakupiłam w zeszłym roku, to z tej jak gdyby jestem zadowolona najmniej. Ja jej użyłam dosłownie 2 albo 3 razy i powiem Wam szczerze, że specjalnie jej nie używam, dlatego że liczę na to, że uda mi się ją po prostu odsprzedać i w zamian za to kupić coś innego, dlatego że, tak jak mówię, ona niczego nowego do mojej kolekcji nie wnosi, natomiast no, cieszę się, że miałam okazję spróbować Too Faced, natomiast nie sądzę, żebym skusiła się na jeszcze jakąś paletę, bo mam wrażenie, że te kosmetyki są po prostu... cena jest ich troszeczkę przesadzona i nie wiem, w tej cenie naprawdę możemy znaleźć mnóstwo innych i za każdą jedną paletę Too Faced o to mi chodzi. Możemy kupić 2 lub 3 inne, które będą miały równie dobrą jakość, ale tak jak mówię, to jest tylko moje zdanie. Jeżeli lubicie Too Faced i macie palety z tej firmy, to ja oczywiście cudze zdanie szanuję i tak jak mówię, też uważam, że to jest dobra jakość. Po prostu chodzi mi o to, że teraz na rynku jest już tego tyle, że można znaleźć coś ciekawszego i tańszego. Na kolejnym miejscu od tyłu znajduje się również niestety paleta Eveline Sparkle. Słuchajcie, opakowanie tego jest przepiękne i wiecie, że ja tą paletę dostałam razem z tymi z dwiema innymi. No opakowanie jest naprawdę, wręcz powiedziałabym, hipnotyzujące. Wszystko jest bardzo solidnie wykonane, bo to jest taki plastik, ale wydaje się, jakby to miał być metal. Wszystko jest naprawdę bardzo solidne. W środku jest naprawdę dużo lusterko, więc fajnie to się poręcznie trzyma. Jakość tych cieni, wszyscy mówią, że jest taka rewelacyjna. Ja co do jakości tych cieni też mam kilka zastrzeżeń. Chodzi mi o to, że
Ten fiolet na przykład, on na oku wygląda bardzo szaro-buro, mało jest tutaj koloru w tym fiolecie, a to jest kolor, który z tej palety wydawać by się mogło, podobałby mi się najbardziej. Ten ciemny brąz jest bardzo mocno napigmentowany, natomiast mam wrażenie, że ciężko się go rozciera. Natomiast nie o to chodzi mi, jeśli chodzi o tą paletę, dlaczego ja ją plasuję tak naprawdę bardzo daleko w tyle. Chodzi mi o to zestawienie kolorystyczne. Nie dość, że to jest paleta, która wyszła stosunkowo niedawno, a te kolory są już tak bardzo oklepane, że tutaj można było wymyśleć coś bardziej ciekawszego, coś bardziej, nie wiem, kreatywnego, to jeszcze te kolory są bardzo do siebie podobne. Te dwa pomarańcze są praktycznie identyczne. Te dwa tutaj błyski są bardzo ładne, ale one też są prawie identyczne. Ten fiolet mam wrażenie, że jest nie do użytku. Ten złoty jest tak bardzo złoto-żółty, że mam wrażenie, że nie dość dobrze, nie dość ładnie komponuje się z resztą tych kolorów. No i suma summarum, to z tej palety mamy tak naprawdę 3 cienie do użytku, a nie 9. I o to mi chodzi, że po prostu ta paleta dużo z sobą obiecuje, bo to opakowanie jest takie ładne i nie wiem, wszystko tutaj fajnie, pięknie, ale sama ta paleta, nie wiem, ja bardzo rzadko po nią sięgam, a jeżeli już, to sięgam po któryś z tych błysków, dlatego że one rzeczywiście są bardzo ładne i pokażę Wam takiego swatcha, one rzeczywiście są bardzo ładne i takie ładnie napigmentowane, ładnie się błyszczą, ładnie wygląda na oku, ale mówię, te dwa kolory są praktycznie identyczne i to są kolory, po które ja, jeśli w ogóle sięgam po tą paletę, to właśnie tylko po te, bo cała reszta jest taka, bardzo mam wrażenie, przeciętna. Natomiast oczywiście, jeżeli nie macie dużo cieni w swoich zbiorach i biorąc pod uwagę, że jest to paleta niedroga, to tak, warto ją na pewno zakupić, jeżeli Wam się te kolory podobają. Jeżeli, tak jak mówię, nie macie dużo cieni, to oczywiście paleta jest warta polecenia i warta zakupu. Natomiast na tle tych innych, które mi się w zeszłym roku nazbierały, to ta wypada gdzieś tam naprawdę bardzo słabo. Kolejna paleta, też wydawać by się mogło, że daleko w tyle, ale z firmy, którą ja bardzo lubię, wręcz fanatycznie bym powiedziała, a mam na myśli Juvia's Place. Ja z Juvia's Place w tej chwili mam 4 palety i chętnie bym weszła w posiadanie więcej, dlatego że ja te palety naprawdę bardzo lubię. Podoba mi się ich estetyka, podoba mi się kolorystyka, te zestawienia kolorystyczne są takie nieoczywiste. Są to oczywiście palety, z którymi trzeba się nauczyć pracować, bo tam mało mamy takich cieni, wiecie, transferowych, przejściowych, przeważnie one są takie mocno intensywne, mocno pigmentowane i też te zestawienia kolorystyczne czasami są takie, że nie wiadomo do końca, co z tym zrobić, ale ja właśnie coś takiego lubię, dlatego że te palety zmuszają mnie do tego, żeby troszeczkę pokombinować, żeby właśnie zmuszają mnie do takiej kreatywności. Natomiast ta paleta Stripe, to jest The Tribe by Juvia's, to jest paleta, na którą ja się rzuciłam, kiedy ona wyszła, ja ją sobie kupiłam, w ogóle zamawiałam ze Stanów, dlatego że te kolory mi się bardzo podobały i są, uważam, przepiękne. Natomiast jest w tych odcieniach coś takiego, co po prostu nie do końca dobrze współgra z moją karnacją, tak mi się wydaje, bo to nawet nie chodzi o kolor oczu, tylko po prostu z moją karnacją. Jedyny cień z tej palety, który dobrze u mnie wygląda, to jest ten tutaj taki, taka, nie wiem, turkusowo ciemna zieleń, natomiast to jest coś takiego bardzo, bardzo ciemnego. To jest jedyny kolor, który mi, że tak powiem, do mojej karnacji ogólnie pasuje. Każdy jeden inny kolor, nawet ten tutaj po środku jest taki niby to złoto-beżowy, te tutaj jest taki błyszczący pomarańcz. Ja niby lubię takie kolory, ale one wszystkie mają takie jakieś zielonkawo-sine podtony, które powodują, że moja twarz po prostu wygląda jakoś dziwnie, choro. Tutaj ten brąz, też się wszyscy nim zachwycają, bo to jest taki kaki brąz. No on niedobrze wygląda, po prostu to są wszystko bardzo ładne kolory i ja żałuję, że ja z nich po prostu tak mało korzystam. Mam wrażenie, że one nie współgrają po prostu z kolorytem ogólnie, nie wiem, moich włosów, mojej skóry, wszystkie. I obojętnie jaki makijaż wykonam tą paletą, to zawsze mi się wydaje, że wyglądam dziwnie. I wcale nie chodzi o to, że to są zielenie, bo korzystam z zieleni z innych palet i bardzo mi się to podoba i czuję się komfortowo, a tutaj za każdym razem, nawet jak będę omijać te zielenie, a wykorzystam tylko tą miedź czy te pomarańcze, to i tak zawsze jest coś nie tak i wygląda po prostu to niedobrze. Także cały po prostu zestaw kolorystyczny mam wrażenie, że jest do mnie niedopasowany, dlatego nie mogę powiedzieć, że żałuję zakupu
zakupu tej palety, bo tak jak mówię, bardzo lubię Juvia's i najchętniej miałabym kolekcję ich wszystkich. Natomiast no, z tych wszystkich palet po tą sięgam naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Z tego względu, że po prostu coś mi zawsze tam nie gra. Kolejna paleta to jest Colored Rain, Queens of Hearts. To jest, słuchajcie, Colored Rain to jest firma, zdaje się, że amerykańska, ale również taka mała, tak zwana indie brand. To są kosmetyki niezbyt szeroko dostępne. Ja to kupiłam na Beauty Buy, tak, na Beauty Buy, natomiast chyba tylko na Beauty Buy to jest dostępne. Nie wiem, czy Colored Rain jest dostępna w Polsce, nie wiem, czy jest dostępna w Sephorze. Natomiast jest to na pewno firma, o której dużo się mówi na tym tak zwanym amerykańskim YouTubie i wszyscy mówią, że to są świetnej jakości cienie, że bardzo dobre i tak dalej, i tak dalej. Więc jak ona była przeceniona o 50% na Beauty Buy, to ja się na nią skusiłam, bo oryginalnie ta cena, ta paleta kosztuje coś koło chyba 40 funtów, więc tak jak mówię, za pół ceny moim zdaniem było warto. Tak jak widzicie, opakowanie jest przepiękne. No po prostu to jest taki majstersztyk, tak? Natomiast to opakowanie to jest tylko ten zewnętrzny rękawek, bo jak to ściągniemy, to paleta cała jest już taka po prostu zwykła, czarna. Wszystko to jest takie jakby takie troszeczkę satynowe, coś w tym stylu. Bardzo to wszystko elegancko wygląda. W środku ona jest cała złota, ma duże lusterko i tak wyglądają te cienie. I słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście te cienie są dobrej jakości i naprawdę wiele z tych kolorów jest bardzo ładnych. Ten tutaj berry, tu jest taki fiolet bardzo ładny. Tu mi się podoba taki jasny kolor, który jest takim brudnym, jakimś liliowym, nie wiem, bardzo mi się podoba ten kolor. Z jakiegoś powodu ja bardzo rzadko sięgam po tą paletę i zupełnie nie wiem dlaczego, po prostu jest w tej, tej palecie coś takiego, że makijaż nią zajmuje mi dużo czasu, bo te cienie wymagają jednak troszeczkę pracy. Niby one są dobrej jakości, dobrze napigmentowane, ale jednocześnie trzeba się trochę postarać, żeby je ładnie rozblendować. I też nie wiem, czego ja się spodziewałam, bo tak jak mówię, jest to paleta stosunkowo droga i tak, no, dobrej są jakości te cienie, ale nie ma tutaj nic takiego powalającego z nóg. Także ja cieszę się, że mam z Colored Rain paletę i tak mówicie, z tych takich droższych, lepszych, bardzo mi się to wszystko podoba, ale jakoś nie wiem, mam wrażenie, że stosunek ceny do tego, co oferuje nam ta paleta, jest taki, powiedziałabym, trochę pół na pół, dlatego że mówię, w tej cenie również można dostać coś innego, chociaż nie wiem, ten kolor mi się naprawdę bardzo podoba. Może muszę zacząć częściej sięgać po tą paletę, bo gdzieś tak jakoś by, jak gdyby o niej troszeczkę, nie wiem, może zapomniałam. Ale nie wiem, z jakiegoś powodu sięgam po nią naprawdę dosyć rzadko. Kolejne dwie palety to są te dwa maleństwa z AliExpress, czyli Beauty Glazed, Lemon i Uranus. Nakręciłam aż 3 filmy z udziałem tych dwóch palet i widziałam, że cieszyły się one jakimś tam Waszym zainteresowaniem, chociaż moje filmy z makijażem mają stosunkowo najmniej wyświetleń ze wszystkich filmów na moim kanale, ale ja po prostu to lubię, więc i tak będę te filmy kręcić. Ważne, czy ktoś chce oglądać, czy nie, ale wiem, że niektóre z Was oglądają i byście zainteresowane tymi paletami i wiem, że jedna z Was pisała, że właśnie kupiła chyba tą żółtą, tak mi się wydaje. W każdym bądź razie, słuchajcie, palety za śmieszne pieniądze, bo coś około 3 funtów. Jedna Uranus, to są takie zielenie, z czego tutaj, z tej palety najbardziej mi się podoba ten taki na środku, ten kolor, bo to jest taka jakby, on jest w ogóle miękki ten cień. I to jest taki, Jezus, to jest tak piękny kolor. I on ma taki ładny błysk i nie wiem, to jest taki jakiś turkus, taki głęboki. No i również bardzo mi się podoba, już mam wszystkie palce brudne, bardzo mi się podoba ten tutaj kolor, ta taka oliwka, taki po prostu brudno-złoty oliwkowy kolor, bardzo mi się podoba. Natomiast te maty tutaj, one są tak intensywne, tak trawiaste, te zielenie, że ja oczywiście je wtedy w filmie użyłam, ale to nie jest coś, co ja noszę na co dzień. Także tutaj, jeśli chodzi o tą paletę, to sięgam tylko po te właśnie albo tą taką turkusową zieleń, albo tą oliwkową, ewentualnie tutaj tą taką cytrynkę gdzieś tam wewnętrzny kącik, ale raczej traktuję to jako paletę uzupełniającą. I dokładnie to samo, jeśli chodzi o ten
o ten lemon, dlatego że tutaj bardzo lubię te złote. Tutaj na środku jest prasowany brokat, którego ja w ogóle nie używam, natomiast tutaj mamy trzy takie złota i one właśnie ja mam chyba dwa z tych złot mam dzisiaj na powiekach. Uważam, że są naprawdę bardzo fajne, także dla mnie to są palety takie raczej uzupełniające i może fajnie się do tego się przydają, dlatego że one są właśnie takie małe, zgrabne i jeżeli używam jakiejś innej palety i brakuje mi właśnie czegoś, to wówczas sięgam po te, także mówię, dlatego je oceniam gdzieś tam bardziej z tyłu, bo używam je tylko od czasu do czasu i tylko jako uzupełnienie. Niemniej jednak uważam, że to są też palety godne zainteresowania. Dalej paleta, o której nikt w ogóle nigdy w życiu nie słyszał, to jest Clara Cosmetics i to jest firma, zdaje się, australijska. Ja tą paletę kupiłam w TK Maxie. Ja mam wersję Marrakesh, natomiast tych palet jest kilka, bo na początku jak kupiłam Marrakesh, to były trzy, były jeszcze jakieś tam inne, nie pamiętam, a potem widziałam jeszcze na ich stronie, że jeszcze kolejne dwie czy trzy doszły. Słuchajcie, żałuję, że to są palety mało dostępne, bo wydaje mi się, że gdyby były szerzej dostępne i gdybyście i wy mogli kiedykolwiek sobie je kupić, to podejrzewam, że też bylibyście zadowoleni z tych palet. Natomiast przez to, że one, no wiadomo jak to w TK Maxie, jakieś tam jednorazowe rzuty, dlatego ja też mało o tej palecie mówię, chociaż zrobiłam z jej udziałem taki film, gdzie zrobiłam cztery makijaże, pamiętam, że cztery pory roku. Paleta ma bardzo duże lusterko, jak widzicie, tych kolorów tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo mi się podoba zestawienie tutaj w tej palecie, bo te dwa rzędy po środku to są maty. I tutaj niby dużo jest też takich brązów, ale one każde są inne, są troszeczkę cieplejsze, są chłodniejsze. Mamy bardzo ładną brzoskwinię, mamy bardzo ładny fiolet, mamy ciemny brąz, taki chłodny i czarny i tutaj mamy te jasne takie w załamanie, także to są palety, te cienie, które będą pasować do jakikolwiek kolor połyskujący wybierzemy z tej palety, to zawsze ten mat będzie się fajnie tutaj sprawdzał. Natomiast jeśli chodzi o te metaliczne cienie, one też bardzo ładnie na powiekach wyglądają i mamy tutaj, jak widzicie, naprawdę mamy i zieleń, niebieski, fiolety i tak dalej, berry, pomarańcze. Naprawdę na każdą porę roku, na każdą porę dnia coś można tutaj wybrać. Formuły tych cieni są naprawdę dziwne, dlatego że one się bardzo mocno tak zbijają. Większość tych cieni to ja mam już je tak zbite, że żeby je użyć, muszę najpierw wziąć, wiecie, ja je po prostu niszczę, bo ja biorę końcówkę pędzla i szoruję końcówką, znaczy tą trzonkiem, szoruję po tym pędzlu, żeby tą pierwszą warstwę zebrać i wtedy palcem nakładam ten cień i nakładam go na powiekę. Jak tylko przejadę, czy to palcem, czy to pędzlem, to on znowu od razu się zbija. Także przez to uważam, że ta paleta, w ogóle ona jest bardzo droga, bo ona kosztuje 50 czy 60 dolarów australijskich. Ja ją w TK Maxie kupiłam chyba za 12 funtów i za 12 funtów to ona jest warta tego, ale 60 dolarów to na pewno nie. Dlatego, że właśnie tutaj jakość tych cieni moim zdaniem pozostawia do życzenia. Natomiast przekrój kolorystyczny jest, uważam, rewelacyjny i w ogóle samo to, jak ta paleta wygląda, również jest bardzo fajne. No ale tak jak mówię, paleta kupiona w TK Maxie, więc podejrzewam, że taki jakiś tam jednorazowy strzał. Kolejna paleta to jest Colourpop i to jest ta Sweet Talk i gdzieś ona tutaj jest w połowie tego zestawienia. Ja na początku mówiłam, że to jest paleta, która wydaje mi się trochę nudna i rzeczywiście tak jest. To jest paleta taka typowo dzienna. Taka dzienna, codzienna, neutralna, chociaż te kolory tu są takie brzoskwiniowo-różowe, ale to jest raczej takie nudziakowe, bym powiedziała. Natomiast ja muszę Wam powiedzieć, że ja dosyć często sięgam po tą paletę, właśnie kiedy nie chcę się za bardzo bawić, bo nie mam czasu, albo nie chcę robić jakichś tam, Bóg wie, jako kolorowych makijaży, to sięgam po tą paletę, dlatego że za każdym razem, jak zrobię makijaż tą paletą, to to wygląda dobrze. Wygląda przez to, że te kolory są takie właśnie różowo-brzoskwiniowe, to one mają, mam wrażenie, że mają taką troszeczkę moc odmładzającą, dlatego to jest fajna paleta na takie szaro-bure dni, albo kiedy jestem zmęczona, albo kiedy idę kolejny dzień do pracy i mam wszystkiego dość, to wówczas ta paleta sprawdza się fajnie, bo wiem, że makijaż, jak nią zrobię, to będzie wyglądał świeżo, będzie wyglądał ładnie i też zrobię ten makijaż szybko, bo tutaj nie ma się nad czym po prostu zastanawiać, obojętnie po jaki beż tutaj sięgniemy, czy jaki tam brzoskwinie, dodamy jakiś tam błysk na środku i to zawsze po prostu będzie ze sobą współgrało. Dwa prasowane brokaty, po które w ogóle nie sięgam i tutaj jest ten
Super Shock Shadow, ten niby taki mokry, który u mnie się akurat nie sprawdza. Mam wrażenie, że jest zbyt mokry i za bardzo się zbiera na moich powiekach. Także po te trzy cienie z tej palety nie sięgam, ale cała reszta jak najbardziej na tak. Kolejna w zestawieniu to jest znowu Juvia's Place i to jest The Magic Mini. Paleta, którą przywiozła mi moja koleżanka Kinga z Ameryki. Gdzieś tam chyba na początku roku albo jakoś tak, ale wiem, że to jest na pewno nabytek zeszłego roku. Paleta jest dosyć spora i jak widzicie, to jest też takie wielkie szaleństwo tutaj. Tutaj z kolei mamy mało takich matowych, przyzwoitych cieni, takich wiecie, jakichś transferowych i tak dalej. Jest tutaj beż, który jak najbardziej się przydaje, matowy, i mamy tutaj taki brąz, który jest bardziej, bardzo wpadający w pomarańcz, taki dosyć ciepły brąz. Natomiast potem mamy tutaj z matów, to mamy takie rdzawy, tutaj czerwień, mamy taki wściekły róż, no i tutaj jest ciemna zieleń i ciemny fiolet, bardzo ciemne, intensywne kolory. Ja po te matowe cienie z tej palety rzadko kiedy sięgam, bo one wszystkie są albo takie kolory, które mi do tych innych nie pasują, albo są z kolei takie za bardzo, wiecie, intensywne, jakieś tam wściekłe. Natomiast uwielbiam te wszystkie błyski z tej palety, po prostu każdy jeden. Bardzo lubię tutaj ten taki niby to fiolet, niby niebieski. Mam tutaj bardzo ładne dwa róże, ten, a ten tutaj taki cukierkowy róż. Ta zieleń jest taka, wiecie, jak ten, nie wiem, czy to agat, czy jaki taki kamień szlachetny, no po prostu jest przepiękna. Tutaj jest jeszcze taka ciemna butelkowa zieleń, nawet te srebrne takie. Tu jest taki kolor, taki rose gold. Nie wiem, bardzo mi się podobają te błyski i często robię tak, że używam jakiejś innej palety właśnie do takiej oprawy oka, do takich matów i potem używam jednego z tych błysków i po prostu każdy mi się podoba i naprawdę uważam, że paleta i tak jest warta zakupu, nawet jeżeli nie wszystkie kolory z tej palety używam, to i tak summa summarum jestem z tej palety zadowolona. No i kolejny, to już zbliżamy się, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jest szósta. Szósta od przodu. To jest paleta Evelyn Cosmetics The Angel Dream. No i oczywiście, ponieważ u mnie wszystko musi być na opak, większość youtuberek określa tą paletę jako chyba najsłabszą z tych wszystkich, co tam Evelyn ostatnio wydała, a dla mnie, moim zdaniem, to jest najlepsza. Nie wiem jak z tą moką, bo jak wiecie, dostałam, ale rozdałam, wysłałam jednej z Was w zdaniu, dlatego że może i jakość, może i kolory były ładne, ale tak jak mówię, niczego nowego do mojej kolekcji nie wnosiły i mi nie jest potrzeba jeszcze więcej brązów, także zdecydowałam się tamtą paletkę posłać w świat, natomiast zostawiłam sobie tą i ja z tej palety jestem naprawdę bardzo zadowolona. Słuchajcie, bardzo mi się podoba zestawienie, że mamy tutaj czerwień i fiolet, dlatego że dla mnie to jest takie zestawienie, które wygląda moim zdaniem na oku przepięknie. Bardzo mi się podoba zestawienie pomarańczu z fioletem lub czerwieni z fioletem. To po prostu daje tak nieoczekiwany efekt kolorystyczny, właśnie takiego zachodu słońca, takiej głębi, no po prostu to jest coś pięknego, jak jeszcze na środek powieki walniemy sobie jakieś złoto i zewnętrzny kącik przyciemnimy tutaj tym ciemnym brązem, to makijaż po prostu jest pierwsza klasa, dlatego mi się ta paleta bardzo podoba i uważam, że tutaj jakość tych cieni również jest bardzo fajna, one są ładnie napigmentowane, nie wiem dlaczego wszyscy mówili, że to jest jakaś tam dzienna, bo tutaj naprawdę ten makijaż można wymyśleć taki, no powiedziałabym nawet spektakularny, oczywiście na dzienne makijaże też jak najbardziej na tak, natomiast śmiać mi się chce, jak oglądałam recenzję tej palety, to większość osób używała któregoś z tych brązów, któregoś z tych beży i jakieś tam złoto. No nie wiem, mi się wydaje, że jak się dostaje kolorową paletę do ręki, to człowiek powinien się tymi kolorami właśnie pobawić, a nie jakimś tam brązem, jakimś tam złotem, bo brąz i złoto to mamy w każdej praktycznie jednej palecie, a tutaj atutem jest właśnie ta czerwień i ten fiolet i tutaj ten taki rdzawe, żółte, złoto. Moim zdaniem to są najpiękniejsze kolory z tej palety i ja uważam, że to jest paleta godna polecenia i cieszę się, że ją mam, bo powiem Wam szczerze, że gdybym jej nie dostała, to prawdopodobnie bym jej nie kupiła, dlatego że Evelyn Cosmetics to nie jest coś, do czego ja mam taki, wiecie, dostęp na podorędziu i też jak jadę do Polski, to nie jest to coś, czego ja szukam, bo inne kosmetyki interesują mnie bardziej, także prawdopodobnie samodzielnie bym nie kupiła tych palet, bo myślałabym sobie, że mam tyle innych, po co mi jakaś tam z Evelyn, a tymczasem uważam, że ta paleta jest naprawdę bardzo fajna i cieszę się, że ją mam.
Kolejna to jest paleta, którą stosunkowo niedawno mam w swojej kolekcji, czyli kolejna z Juvia's Place The Saharan 2. Zrobiłam dwa makijaże tą paletą, jeden taki nudziakowy, jeden taki bardziej sylwestrowy. Uważam, że paleta jest przepiękna. Mamy tutaj trzy maty i sześć błysków i znowu te maty to są takie... Ten tu wygląda niepozornie, a to jest taka wściekła fuksja. Natomiast tutaj mamy ciemny brąz i taki bardziej pomarańczowy brąz. To jest też paleta, którą podejrzewam, że większość osób będzie używało jako uzupełnienie, bo ciężko jest tymi brązami sobie, wiecie, wymodelować oko, ale nie jest to niemożliwe, bo te brązy się ładnie rozcierają, pomimo że one są takie ciemne, to można je rozetrzeć i tak dalej, także to pokazywałam też w tym pierwszym makijażu, tym nudziakowym. Natomiast te błyski są po prostu piękne. Tu jest, tak jak mówiłam, ta brzoskwinia, tutaj jest takie duochromowe złoto, tu jest ten fiolet, nie wiem, no każdy z tych kolorów jest po prostu bardzo ładny. Także również po tą paletę sięgam często i jestem z niej szalenie wręcz zadowolona. Kolejna paleta to jest Colourpop i to jest Good Sport. Uważam, że to jest jedna z lepszych palet, jeśli chodzi o Colourpop, jeśli chodzi o zestawienie kolorystyczne. Bo jeśli chodzi o jakość, to chyba wszystkie one są podobne, także tam jak sobie upatrzycie jakieś kolory, to z jakości podejrzewam, że będziecie zadowoleni. Natomiast jeśli chodzi o właśnie to zestawienie kolorystyczne, to tutaj mnie ta paleta kupiła tym, że tutaj nie ma podobnych kolorów, tak? Tutaj każdy jeden jest inny. I to zestawienie kolorystyczne jest tak nieoczywiste, tak nieoczekiwane, że naprawdę ono w pierwszym momencie, jak patrzymy na tą paletę, to myślimy sobie, że to są kolory po prostu każde z innej bajki, a tymczasem można tą paletą wykonać naprawdę przepiękne makijaże. Dzięki tej palecie ja pierwszy raz zrobiłam zestawienie fioletu z zielenią i jest to moim zdaniem połączenie tak spektakularne, że naprawdę każdy z Was powinien spróbować. Mamy tutaj właśnie ten fiolet, załamanie powieki, mamy troszeczkę tutaj bardziej przygaszony lub taki bardziej żywy, no i tutaj ta zieleń, taka wiecie, złoto trawiasta. Muszę, jeszcze nigdy nie robiłam odwrotnie, żeby dać zieleń w załamanie powieki, a fiolet na środek powieki, muszę tego jeszcze kiedyś spróbować. Tutaj mamy takie fajne kolory, ten jest taki oliwkowa jakaś taka zieleń i taki szary, który fajnie właśnie wygląda w załamanie powieki, no i tutaj jest taki kolor, który jest bardzo nieoczywisty, bo to jest taki niby pomarańczowy łosoś, ale z jakimś takim niebieskim błyskiem. Nie wiem, bardzo dziwny jest to cień i bardzo fajnie wygląda położony po prostu na całą powiekę. On ma dokładnie takie niebiesko, jakieś różowe, takie drobinki, także nie wiem, uważam, że to jest fajna paleta. Jeżeli nie macie, nie znacie Colourpop, chcielibyście się poznać, a lubicie kolory, to polecam właśnie ten Good Sport, bo takich nudziaków i takich, wiecie, palet codziennych, to w Colourpop jest mnóstwo i czy lubicie bardziej chłodne, czy bardziej ciepłe, czy takie, czy inne, to na pewno coś znajdziecie, ale ta paleta jako taki właśnie kolorystyczny akcent w makijażu uważam, że jest rewelacyjna. Także to jest paleta, której ja naprawdę jestem bardzo zadowolona. Czy to chodzi o zakup zeszłoroczny, czy w ogóle z całej kolekcji palet, to jest jedna z takich moich naprawdę ulubionych. I mamy pierwszą trójkę, słuchajcie. I trzecia w pierwszej trójce jest paleta, która jest dla mnie naprawdę bardzo dużym zaskoczeniem, bo jest to paleta z AliExpress, dlatego że ja sądziłam, że te wszystkie palety z AliExpress to są po prostu jedne wielkie G, no bo jak może być coś tak taniego i coś dobrego, wiadomo, chińszczyzna, jakaś tam tandeta i tak dalej. I najpierw jak kupiłam te dwie palety z Beauty Glaze, te malutkie, to tam, no wiadomo, te kolory są takie, jakie są i albo się je lubi, albo nie. Natomiast jeśli chodzi o jakość tych cieni, to tam właściwie ja nie miałam im wiele do zarzucenia. Tak, ta pigmentacja nie zawsze jest taka, jak powinna być, no ale to są palety za jakieś tam grosze, więc i tak uważam, że te palety były dobre. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o tą paletę, to ona mi rzeczywiście po prostu, no mogę powiedzieć, że powaliła na kolana, bo jak sobie pomyślałam, ile tak naprawdę ona kosztuje i podobne palety kosztują dużo, dużo więcej, no to uważam, że to jest rzeczywiście, ona powinna się znaleźć w tej pierwszej trójce i mam na myśli oczywiście ten Rock Metal.
To jest paleta, za którą ja zapłaciłam 6 albo 7 funtów. Opakowanie kartonowe i tak dalej. No i tak wygląda zestawienie kolorystyczne. Tutaj mamy takie berry, krótką ogólnie rzecz biorąc, ale mamy tutaj również jakiś tam róż, mamy tutaj jakieś takie korale, jest jakaś miedź, jest złoto, jest czarny, który jest w tej palecie, uważam, rewelacyjny, bo znowu ten tutaj najciemniejszy brąz, on może nie jest taki bardzo dobrze napigmentowany, ale dodamy do niego trochę tej czerni i wszystko jest już po prostu gra i buczy. Mamy wystarczającą ilość matów, żeby sobie ładnie zrobić załamanie powieki, czy to w beżach, czy to w różach, czy w jakiejś brzoskwini. Mamy odpowiednią ilość błysków, żeby ten makijaż wyglądał efektownie. Naprawdę to jest paleta, po którą ja sięgam i na co dzień, i nie na co dzień i wtedy, kiedy chcę szybki makijaż, bo biorę wtedy sobie tutaj ten rdzawy taki kolor, gdzie jest jeszcze kawałek ręki, tu. To jest taka miedź, ja na to nakładam, może trochę więcej tego nałożę. Potem biorę któryś z tych matów dookoła, czerń w zewnętrzny kącik i mam makijaż po prostu idealny na to, żeby wyjść z domu. Bardzo mi się podoba tutaj też ten taki berry, bo on uważam jest bardzo intensywny i bardzo ładnie wygląda na oku. Słuchajcie, to nie jest taka głębia koloru jak na przykład te z Juvia's Place, bo oczywiście, że te błyski nie są takie intensywne i te kolory nie są tak trójwymiarowe jak na przykład te z Juvia's, ale biorąc pod uwagę, ile ta paleta kosztuje, no to naprawdę mi jest jej, nie szkoda mi jest po prostu jej maltretować na co dzień i też za każdym razem, jak robię makijaż tą paletą, to jestem z tego makijażu zadowolona, uważam, że te kolory są twarzowe. Nie wiem, ja jestem bardzo z tej palety zadowolona i z premedytacją umieszczam jej w pierwszej trójce, bo biorąc pod uwagę przełożenie ceny do jakości i do tego zestawienia kolorystycznego i tak dalej, to uważam, że to jest po prostu bardzo dobry zakup. No i na drugim miejscu jest paleta Certify. Słuchajcie, o Certify mam wrażenie, że mało się mówi, szczególnie na tym polskim YouTubie, na zagranicznym trochę więcej. To jest paleta, to jest firma również tak zwana indie brand, mała, oni tam mają niewiele kosmetyków na swojej stronie, tych palet mają kilka, one wszystkie mają podobny format i bardzo zwariowane zestawienia kolorystyczne. Natomiast Certify też jest dostępna na Beauty Buy, także nie jest to też tylko taka firma dostępna na swojej własnej stronie, ale też jest na Beauty Buy i też właśnie ma jakieś tam promocje. Ja tą paletę kupiłam bezpośrednio chyba z Certify, natomiast ja ją kupiłam, pamiętam, że z 50% zniżką. Normalnie te palety są po chyba 30 funtów, więc jak za 15, to uważałam, że deal. No i paleta w środku wygląda w ten sposób. I ja wiem, że to są kolory bardzo takie intensywne i nie każdemu się one spodobają. Mi się te kolory podobają bardzo. I ja wiem, że można nią wykonać taki, wiecie, makijaż, nie wiem, odstraszający wręcz, ale można też wykonać makijaż taki z klasą, taki bardziej na co dzień, bardziej elegancki. Naprawdę te cienie są bardzo dobrej jakości i te mam tutaj tyle różów i takich właśnie jakichś fioletów, czerwieni, że nie wiem, mogę nią wykonać praktycznie też każdy makijaż, czy to taki bardziej dzienny, czy bardziej na wyjście, czy bardziej do pracy, czy bardziej na niedzielę. Również mogę zestawić tą paletę z jakąkolwiek inną, żeby po prostu dodać tylko taki lekko różowy akcent temu makijażowi. Nie wiem, bardzo mi się te kolory podobają i uważam, że jakość tej palety jest świetna i nie wiem, jestem po prostu ciekawa, co tam innego, bo tam dużo jest takich, wiecie, jakichś zielonych, niebieskich, jakichś takich bardzo różnych, różnokolorowych palet, natomiast ta wydawała mi się taka bardziej dla mnie i nie wiem, jestem również z tej palety bardzo zadowolona i gdyby mi tej palety z jakiegoś tam powodu zabrakło, to po prostu byłoby mi szkoda i być może, żebym odkupiła, bo też bardzo często po nią sięgam. No i słuchajcie, na pierwszym miejscu jest paleta, której filmik mam nadzieję, że udało mi się już rzucić, bo nie wiem, dlaczego tak długo zwlekałam z nagraniem tego filmu, a paleta podoba mi się niesłychanie i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. I to jest paleta September Rose Cosmetics, paleta Bru. To jest mała angielska firma, oni mają swoją stronę internetową i z tego co wiem, tylko na tej stronie internetowej te palety są dostępne. Oni mają tam w ofercie zaledwie 3 swoje palety. Nie wiem, słuchajcie, to zestawienie kolorystyczne,
tak wygląda. To zestawienie kolorystyczne mnie po prostu kupiło, dlatego że ja mam dużo w swoich zbiorach takich różnych czerwieni, pomarańczy i żółtych i ciepłych brązów i tak dalej, ale w tych kolorach jest po prostu coś innego, dlatego że jak się patrzy na tą paletę, wydaje się, że to są tylko takie brązy i tak dalej, natomiast mamy tutaj koral, mamy tutaj fiolet, mamy tutaj jakiś taki cynamonowy brąz, nie wiem, no każdy z tych kolorów jest po prostu przepiękny i mogę tą paletą też zrobić taki bardziej dzienno-brązowy makijaż, bądź też taki bardziej jesienno-pomarańczowo-czerwony i te kolory są po prostu nasycone, ładnie się z nimi pracuje, nie wiem, dla mnie to jest taka perełka, bardzo się cieszę, że tą paletę kupiłam, chociaż długo się nad nią zastanawiałam, bo to ta paleta wyszła gdzieś tam chyba pod koniec lata, a ja ją chyba dopiero w listopadzie kupiłam, natomiast jestem z tej palety bardzo zadowolona i bardzo wysoko ją oceniam w tych swoich właśnie zbiorach, zakupach zeszłorocznych, dlatego że, nie wiem, z tych wszystkich jakoś tak najbardziej ona mi się podoba i jestem bardzo ciekawa, co innego jeszcze ta firma wypuści, bo tak jak mówię, mają tylko 3 palety, więc jestem ciekawa, co nowego zrobią, bo jeżeli zrobią tylko jakiś taki zestaw kolorystyczny, który będę wiedziała, że będę z niego korzystać, to myślę, że kupię kolejną paletę. Oni też wysyłają za granicę, jestem tego pewna, ale jeszcze to dla Was sprawdzę. Słuchajcie, wszystkie palety, które Wam dzisiaj pokazałam, są to palety cruelty free, to podkreślam również po raz tam kolejny. Zresztą większość tych firm takich małych to właśnie już robią te wszystkie palety cruelty free, łącznie z tymi z AliExpress, to są również palety nietestowane na zwierzętach, także też często to podkreślam w swoich filmach, także jeszcze raz powiem, że palety w tej chwili jak kupuję, to już tylko z takich firm właśnie cruelty free. Tak wygląda zestawienie, ranking palet, tak jak mówię, te, które kupiłam, jeszcze 3 z AliExpress, 2 już mam, 1 do mnie idzie, te 2, które mam, to na pewno makijaże z nimi będą, ta, która idzie, też będą, a jedną mam taką paletę zupełnie z innej bajki, to też już nie mogę się doczekać, kiedy do mnie przyjdzie i żeby mogła Wam o niej opowiedzieć, mam nadzieję, że też będzie fajna. Słuchajcie, założenia na kolejny rok nie mam żadnych, chciałabym ukrócić troszeczkę kupowanie tych palet z tego względu, że mam tutaj palety i jeszcze tamte, które i kupiłam wcześniej, mam palety, które bardzo lubię, naprawdę z wielką przyjemnością po nie sięgam i chciałabym sięgać po nie częściej, a tak się nie dzieje, dlatego że za szybko kupuję nowe palety i wtedy jak mam nową, no to bawię się tą nową do momentu, kiedy nie kupię następnej. I po prostu przykro mi jest czasami, że są palety, po które, tak jak mówię, chciałabym sięgać częściej, bo po prostu bardzo je lubię. Także chciałabym ograniczyć troszeczkę kupowanie tych palet, natomiast nie robię z tego ani żadnego założenia, postanowienia, żadnej obietnicy, bo nie wiem, czy tak się stanie, dlatego że po prostu bardzo lubię. No bardzo lubię kupować, testować nowe palety, odkrywać nowe. Natomiast w tym roku myślę, że częściej będę kupować takie palety, o których się po prostu nie mówi. I nie obchodzi mnie to, czy one będą chętnie oglądane na YouTubie, czy nie. Ja po prostu chcę poeksperymentować i pokupować troszeczkę takich rzeczy, o których się dużo nie mówi, takich właśnie małych firm, zupełnie nieznanych. Mam już na oku właśnie jedną, z którą kupiłam, to jest właśnie z takiej firmy, o której pewnie nie słyszeliście. I mam na oku jeszcze 2 takie firmy, od których chciałabym kupić kosmetyki i Wam o nich poopowiadać, bo uważam, że jest fajnie móc opowiadać na YouTubie o rzeczach, o których nie opowiada cała masa innych YouTuberów. Takie po prostu jest moje zdanie. Słuchajcie, nagadałam się co niemiara. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego przydługiego filmu, ale to było do przewidzenia, że to będzie film po prostu tasiemiec. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Dajcie znać, czy którąś z tych palet znacie, czy lubicie i czy macie jakieś sugestie dla mnie, czy może którąś z tych palet chcielibyście powtórnie obejrzeć, jakieś nowe makijaże. Dajcie znać, bo mi 2 razy powtarzać nie trzeba. Ja serdecznie Wam już dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę Wam wszystkim oczywiście miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć!